Jak co roku, zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu w wodę, zwracamy się do Wysokiej Rady o zmianę taryfy zaopatrzenia w wodę i ścieki, proponując jej zmiany w zakresie wody o 2,7% w zakresie ścieków o 1%. Konsekwencje tej zmiany, mówiąc tak bardzo ogólnie i opisowo, przedstawiłem w analizie tej podwyżki, przedstawiając średnią podwyżkę opłaty dla jednej osoby korzystającej z wody i kanalizacji w wysokości 32 groszy na miesiąc na osobę, a średnią podwyżkę dla rodziny czteroosobowej korzystającej z wody i kanalizacji na złoty 28 na miesiąc i rodzinę. Oczywiście mówimy tu o średniej. Jest to podwyżka troszkę niższa niż była w roku ubiegłym. No ale takie są ekonomiczne skutki kalkulacji, którą przedstawiliśmy w odpowiednich tabelach. To tak w skrócie na fazie wstępu, jeśli są jakieś szczegółowe pytania, to mamy odpowiedź.